koryguje wynik po przerwie sędzia 6-5, a nie 7-5. A więc wróćmy do stanu sędziowskiego. Ujęcie troszkę lepsze, poprawiliśmy je na tyle, na ile można. 6-5 prowadzi zespół Kenedek. Akcja w wykonaniu grupy młodziczek, ale przebicie dołem. No, muszą się Kadecki zmobilizować. Boisko. 7-5. Tu po stronie zespołu Kadotek. Puszcza Karolina piłkę. Przed nim debiut w niedzielę. Być może zobaczymy, czy decyduje się trener Mecher dać szansę. 7-6 tutaj! Zespołu Kadetek. 8-6 w tej chwili. Prowadzi drużyna Poznań Kadetek w meczu z młodziczkami. I kolejna zagrywka po stronie Kadetek. Odbierają młodziczki na drugą stronę. Chaos po stronie Kadetek, ale one też spróbują pewnie z tego stworzyć. Jeszcze raz Balicka, Siejak i trafiona pretensjowa zespołu. Tym razem w tą rolę wcieliła się dość nietypowa Olałowska Noska. 9-6. I ponownie Kadecki. Tym razem Czapka. Spróbujemy wyciąć ten kosz z naszego obrazu. Ryzykujemy tu dużo w miejscu, w którym stoimy. Możemy niestety za chwilę być na dole, a nie chcielibyśmy tego. Jest! 9-7 w międzyczasie. A teraz po błędzie Katarzyny Balickiej 9-8. Spotkanie pokazowe. Młodziczki, kadetki, obie grupy szkolone w ramach projektu Młodzieżowe Centrum Sportu Krzyżka KS Poznań Zdjęcowego przez Wydział Sportu Miasta Poznania od roku 2009, za co serdecznie dziękujemy. Tym razem wypełnienie nowego zespołu kadetek. Ten zespół na pewno potrzebuje czasu, jest po 9. Odrabiają młodziczki straty, no i może być tutaj ciekawie. No teraz drużyna młodziczek duże problemy sprokurowała kadetkom, ale one się tutaj bronią. Balicka sobie brakuje piłkę, Maciejska, Grubińska, Patrzycka i kontra. Anna Siejak, Balicka. To nie jest mocne uderzenie Kasi, a poprawia Jagoda, Patrzycka i piłka spadnie. Nie, dotknięcie siatki pokazuje w tej chwili trener Gapik i wychodzą młodziczki na prowadzenie 10-9. Odgrają kadetki i też szansę na punkty. Trochę tutaj niezrozumienia oba zespoły w eksperymentalnym ustawieniu na to testowe spotkanie. Po 10. Prezes, remis jest po 10. No, mamy tutaj ciekawostkę. Nasz wynik inny od wyniku sędziego, ale wszyscy możemy się tutaj mylić, na nowe zająć. Według obliczeń naszego prowadzącego to spotkanie 12-10, teraz to już jest 13-10 dla zespołu kadetek. I powoli powiększają poznańskie kadetki swoją przewagę. Młodziczki, kadetki, obie grupy bardzo wesołe, obie grupy bardzo utalentowane, obie grupy potrzebujące czasu, aby funkcjonować tak jak trzeba, bo to są nowe grupy, które w pełni wierzymy. Broni Świątek, ale nie wykorzystuje zespół kadetek swojej szansy. 11-13. Będziemy ten wynik sprawdzać czasami sędziemu, aby potwierdzać jego słuszność. Pierwszy set spotkania kadetki młodziczki. 11-13.
razem 13-12 pobłędy z piątek. Ona tutaj ma być ciekawą osobowością na mecz, ale ona też dawno nie grała, więc na pewno potrzebuje czasu. Dziś w swoim nieoficjalnym debiucie przekazane dokumenty. Trener Majkerowicz nie stoi na przeszkodzie, by ta zawodniczka zadebiutowała w niedzielę dzięki uprzejmości prezesa UKS-u Szamotulanika na Wiesława Małyszki. Nie ocenialiśmy boiska prawidłowo po 13. Po 13 wstrzymał tam prezes Gapik akcję, ale już gramy. A serwisowy Młodziczek 14-13. Wkrótce wybieramy się dla tych osób, które się zdecydowały dzięki zaangażowaniu wspólnemu uprzejmości Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej i prezesa tego związku, pana Damiana Gapińskiego, na mecz o Superpuchar Polski Siatkarzy. Na pewno ciekawe wydarzenie przed nami. Za dwa dni zespół trzecioligowy podejmie UKS Ratajew, a w niedzielę kadetki zagrają z Jarocinem. Zapraszamy, będzie można te mecze zobaczyć na naszej klubowej antenie w weekend. Jeśli wszystko pójdzie technicznie tak, jak zakładamy, w międzyczasie wyszły poznańskie Młodziczki na prowadzenie 14-13. A potem było 15-13. Teraz będzie 16-13. Jaki jest wynik? 15-13. Koryguje trener Gapik. 15-13. Odbiór, odbiór, odbiór. No musimy nad tym pracować. 16-13 Młodziczki za chwilę zaniosi się tutaj na sporą niespodziankę. Trafiona Jagoda Paprzycka w głowę, ale nie ma za to punktów. Oczywiście żartobliwe spojrzenie siatkarza. Kto cieszy, dobra atmosfera buduje na kolejne wyniki. Wyniki spotkania dla zespołów, które szukają i startują dopiero w początek swojej siatkarskiej przygody. 14-16 pocelowana w Poniesław, Przedsiejak i 15-16 zespół kadetek w stanie się tutaj na pewno nie skrzyda. Cały czas przepraszamy za to, że po prawej stronie ekranu widać kosz, ale nie ma innej technicznej możliwości. To wszystko jest tutaj za blisko, nie możemy tego zmienić. Po 16 powróciły kadetki do gry. Być może wygrają. Zapraszamy do klubowego kanału SKF TV, projektu, którego się dopiero uczymy, który testujemy, który analizujemy, który będziemy wzbogacać do oglądania kolejnych materiałów o klubie z myślą o Was i dla Was. 17-16, chyba nie do końca trzeba było w tej chwili skakać do bloku, ale wykorzystała swoją szansę Jagoda. 17-16, 7-6, zacięty początek spotkania. Podbijała do Hardwińska, Balicka, Świątek, to nie było uderzenie, lecz splasowała ta zawodniczka. 18-16, za duża dziura po stronie kadetek, można to pewnie skorygować. 8-6 Młodziczki. Kamera stoi równo z linią końcową po stronie kadetek, dlatego nie widać tej linii. Dobry to był odbiór, można z tego atakować. Robi to Balicka. 8-7, ale to nieważne. Ważne, że była siatka, ważna, udana akcja Kasi i to nas cieszy. 17-18 i po stronie zespołu kadetek Katarzyna Malicka w przeprowadzeniu ze grupy Młodziczek. 18-17, mecz testowy, mecz o charakterze pokazowym, ale na pewno też spotkanie prestiżowe. Jedne i drugie na pewno chcą się tu pokazać. Siejak, Cieślak, kombinowana akcja, jeszcze raz można to powtórzyć, wyłączona z rozegrania Siejak, Cieślak do tyłu. Płasuje Balicka, Julia Grudzińska, blokowana Paprzycka, wyciągnęła wnioski Cieślak z poprzedniej akcji po 18. Zbiega Ania Siejak.
dobre zagranie Rosika, Szmarek wykorzystuje swoją szansę i wychodzą kadetki na prowadzenie 19 do 18. Przerwa na żądanie Damiana Gapika. Powrócimy po przerwie w części trzeciej.